Cześć dziobasy, to ja, Wojtek Pietraszek. Kolejna, można powiedzieć, taka lekcja poglądowa, jak to zrobić, jak to zrobić samemu. Wymiana strun we Floydzie, w gitarze z mostkiem Floyd Rose. No generalnie musimy to omówić, poważnie się nad tym zastanowić, żebyście się skupili z całych sił, jak to wygląda. Więc zapraszam was do oglądania, ziomeczki kochane. No. Na czym polega zasada mostka Floyd Rose? Kto wie, niech mówi. No, Andrzej? Krzysiek? Który tam coś wie? Łukasz? No, dobra, wszyscy wiecie, no. Odczepię sobie mój wyrąbisty pasek Morenzo. Teraz wracając do tematu. Na czym polega sam system mostków Floyd Rose? No mianowicie na tym, że są sprężyny zamontowane w tej gitarze, prawda? W każdej gitarze z mostem. Czy to jest gitara na licencji Floyda, czy to jest gitara z oryginalnym Floydem. Ja tutaj muszę sobie narzędzia przyszykować. Pomyślałem, że zrobię to z wami, bo jest przyjemniej, nie? Tak. Generalnie to są sprężynki, które za pomocą których możemy wajchą, prawda, sobie machać i naciskać, wajchować, jak to się mówi, i wydobywać te wszelkie różne fajne dźwięki z gitar. Tylko że podstawa jest taka, że to ustawienie strun jest dosyć czasochłonne i wymaga doświadczenia w głównej mierze. I przynajmniej według mnie dużym minusem jest kupowanie na początek dla osób, które zaczynają, kupowanie gitar z mostkiem Floyd Rose, ponieważ no, to jest troszeczkę, nie będą umiały się w tym zorientować. Zobaczcie, jak na przykład jest w takiej gitarze, jak ja mam. Mamy 3 sprężyny w tym momencie zamontowane. Mamy mianowicie tutaj na 2 śrubach mamy zaczepione te sprężyny do korpusu. No nie? Z drugiej strony, jak popatrzymy tu, to mamy mostek, który jest również na 2 śrubach zaczepiony do korpusu. Czyli punkty oparcia, czyli punkty zaczepienia mostka w tym miejscu, jak i strun w tym miejscu. I oba te parametry, czyli generalnie czy śruba jest wkręcona, czy wykręcona, jedna i druga. Oba te parametry, czyli właśnie wkręcenie, wykręcenie tych śrub, jak i wkręcenie, wykręcenie tych śrub, czyli wysokość mostka, możemy regulować. I można powiedzieć troszeczkę takie no dziwne, no regulujemy wkręcanie do drewna i wykręcanie śruby, to jest regulacja mostka. No tak, tak już jest, no tak to zostało skonstruowane w tej konstrukcji właśnie mostka Floyd Rose. No i tutaj mamy tak, że mamy 3 sprężyny. Oczywiście może być więcej, bo mogą być aż 5 sprężyn. Może być aż 5 sprężyn zamontowanych w tym. Czyli generalnie teraz o co chodzi? Im więcej sprężyn, tym mocniej one nam po prostu ciągną to w tą stronę, prawda? W tą stronę, czyli przyciągają. To im więcej sprężyn. Im bardziej wkręcone te śruby, im bardziej tutaj wkręcimy całą tą listwę, tym mocniej ciągną nasze struny. Prawda? I teraz kluczem do sukcesu jest mianowicie tak zrobić ze strunami, tak je wyregulować, żeby znaleźć ten balans, czyli tak, żeby ten dźwięk, prawda, jak to jest wskazówka metronomu, tunera, żeby ten dźwięk, prawda, E był idealnie tutaj, a nie żeby za każdym razem był troszeczkę za wysoko, czyli za mocno dokręcone, lub za nisko, za słabo dokręcone. A swoją drogą, jeśli jest za mocno dokręcone, to ten mostek nam idzie w górę, czy tam, przepraszam, jeśli jest za mocno dokręcone śrubki, sprężyny, to są w tą stronę lub w tą stronę, generalnie bardzo brzydko nam to wygląda. Teraz pozwólcie, że ja sobie zacznę wymieniać. No, oczywiście trzeba zacząć od blokady kluczy, tutaj.
poziom blokady kluczy, no bo generalnie jakby blokujemy klucze, bo już nimi nie możemy operować teraz, więc żeby w ogóle cokolwiek robić, musimy po prostu te klucze odblokować. Czy po prostu mamy te standardowe trzy śrubki na imbus, nie wiem jaki to jest nawet rozmiar, miałem tu napisanego niestety, ale mechanicy wiedzą. Dobra, generalnie ja sobie zawsze robię tak, że ta śrubka, która, czy ten cały to coś, ten dings taki, odkładam sobie, wiem, że to jest od dwie najcieńsze struny, prawda? Tak, żeby wiedział, wiadomo, że to może nie ma jakiegoś znaczenia, w każdym razie ja sobie zawsze odkładam tak, żeby wiedział, gdzie, które było i jak to wyglądało. Dobra, jest strudup, tak. Teraz generalnie, mości panie i panowie, są dwa sposoby wymieniania strun. Jako że w gitarze z Floydem mamy więcej kombinacji, to pierwszy sposób byłby taki, że zdejmujemy, najlepiej zacząć w sumie od najcieńszej, zdejmujemy najcieńszą strunę, prawda, poluzowujemy tutaj, wyjmujemy i zakładamy nową. Później zdejmujemy następną, drugą strunę, czyli strunę H, zdejmujemy, zakładamy nową. I to jest taki sposób najmniej ingerujący w naprężenie tych strun, co już mówiłem wcześniej, prawda? Bo ponieważ jeśli jedną strunę zabierzemy, to tylko jedna wpłynie na rozstrojenie całego tutaj nam systemu tego Floyd Rose'a, prawda? Jeśli z kolei zdejmiemy wszystkie struny, to wiecie o tym, że ten mostek, który generalnie można powiedzieć jest tak, on nagle padnie, bo struny będą, bo sprężyny będą ciągnęły na maksa, no bo już struny nie będą stawiały oporu. W każdym razie ja robię akurat tym razem, właściwie prawie jak każdym razem, to robię tak, że zdejmuję wszystkie struny, wypierniczam wszystkie struny i sobie montuję wszystkie nowe, bo ja po prostu dodatkowo czyszczę po strunnicę za każdym razem, kiedy zmieniam struny, więc można powiedzieć, to jest ten drugi sposób, gdzie wypierniczamy wszystkie struny, mostek oczywiście nam idzie w dół i troszeczkę nam tutaj będzie narzekał na to, że jest za nisko i tak dalej, ale no trzeba się pomęczyć, żeby zmienić. Można też oczywiście tak zrobić w kolejny sposób, że na przykład wymieniamy powiedzmy dwie struny, czyścimy pod strunicę, zakładamy dwie nowe, zdejmujemy znowu dwie struny, czyścimy pod strunicę, zakładamy dwie nowe i zdejmujemy dwie najgrubsze i tak dalej, jeśli tak się bawimy. Też tak można zrobić. No oczywiście to jest według waszego rozeznania, który z tych sposobów byłby ok, no bo to jednak trzeba mniej więcej jakoś się orientować w tym temacie i mniej więcej jakoś znaleźć też swój sposób najbardziej odpowiedni. Ja na przykład od razu szczerze wam mówię, że nie lubię czyścić po strunicy tak fragmentami, że tu mam cienką szpareczkę i sobie muszę ją przeczyścić. Według mnie to jest tak troszeczkę o dupisko rozbić, że tak można powiedzieć. Struna B, chodź tu! Także tego, dobra, poluzowujemy, ciśniemy na maksiorę. Ta struna akurat, no to już mi się to rozkręca. Zarobiliście wszystko. Ta struna jest, jak widzicie, już schowana pod tym urządzeniem, które generalnie ma za zadanie ładnie wyglądać. Ale nie, to jeszcze ma jakieś różne funkcje niwelujące powstawanie jakichś martwych pól dźwięków, coś tam, jakieś różne jaja. Ile firm, tyle teorii, ile ludzi, tyle teorii, więc mamy dużo teorii. Chodź do puszcza! Jest, poszedł kurczysyn. Teraz z drugiej strony właśnie, bo można się zastanawiać, dobra, jak ja wykręcam struny, to teraz ten mostek zaczyna nam opadać. A żeby wykręcić te struny, to trzeba tutaj je dziubać. Akurat w tym Floydzie jest o tyle fajna sprawa, że sobie przyjrzyjcie się. Żeby wyjąć tutaj kulki, zaraz zobaczycie, to trzeba mieć zasięg imbusem tutaj do tego. W innych mostkach zasięg czy tam śruba, która może nam poluzować strunę, znajduje się pod mikrostrojkami, więc generalnie trzeba wtedy na maksa całą to naciągnąć mostek i się dostać do tej śruby. To jest akurat świetne rozwiązanie, Ibanez zrobił, bo to jest mostek Edge 2.0, z tego co pamiętam. I oni mają to rewelacyjne rozwiązanie, czyli generalnie po prostu, nawet jeśli cały mostek mi pójdzie w dół,
to ja mogę bezproblemowo sobie wykręcać struny i się tym nie przejmować. To jest idealne rozwiązanie, jak dla mnie i według mnie naprawdę. Szukajcie sobie gitar z takimi mostkami, bo to jest dużo mniej zachodu. Czekajcie, ja tu zaraz wam to pokażę. Ja to... Zaciął się, skurczysyn. Dobra. I teraz zobaczcie, że struna, którą wyjmuję, jest z końcówką okrągłą. Czyli nie ucinamy. Standardowe mostki Floyd Rose mają tak, że po prostu musimy uciąć kulkę, żeby w cienką szczelinkę w mostku to wsadzić. Jak widzicie, Edge 2.0 ma taki system, że po prostu wsadzamy z całą kulką, całą kuleczkę. Nie wiem, czy to wam pokażę, czy będziecie widzieli. Są tam w środku czerwone takie elementy, w których ta kulka się zagłębia i po prostu sobie siedzi. To nie to, że to jest jakiś specjalny system, że ta struna wtedy jest jakoś super, nie wiem, że coś to robi, że ta struna jest razem z kulką. Po prostu według mnie no, to jest akurat taki może fajny zabieg, że po prostu nie trzeba tego ucinać, a w razie czego, jeśli by się poluzowały te dokręcone śrubki tutaj, gdyby się poluzowały, to by niekoniecznie struna wyskoczyła, prawda? Bo jeśli mamy tylko uciętą strunę bez tej kulki okrągłej, to w razie poluzowania się tych śrubek, to po prostu struna wyskoczy i będzie troszeczkę sporo problemów. Tym bardziej na przykład, jeśli będzie na koncercie. Dlatego, jeśli gracie koncerty, to woźcie ze sobą zawsze klucze. Koniecznie klucze, podstawowe klucze do obsługi gitary. To trzeba wziąć i to jest podstawa. Tak samo jeśli macie mostki, przepraszam, to jeśli macie przetworniki aktywne, to koniecznie zawsze bierzcie zapasową baterię sprawną. Koniecznie, bezwzględnie zawsze bierzcie, jeśli gracie jakiś koncert, nawet jeśli gracie próbę, żeby nie robić sobie obciachu, prawda? No i oczywiście jeszcze jakiś śrubokręt, jeśli macie montowane pod klapką, tam gdzie potencjometry są. Pamiętajcie, oszczędzi wam to obciachu, a jeśli gramy koncert, no to rany święte, kurde flag, jak możemy zagrać koncert bez, proszę ja was, bez gitary. A pożyczanie gitary od jakiegoś ziomka z zespołu raczej w grę nie wchodzi, według mnie przynajmniej. Prawda? Czy wchodzi? Nie wchodzi w grę, ponieważ żebranie o gitarę to jest naprawdę ostateczność. A świetny sprzęt mam. O, jest. Żebranie o sprzęt jest troszeczkę taką ostatecznością, nie? Poza tym mało kto by chciał pożyczyć swoją gitarę. Ej, stary, weź pożycz mi swoją gitarę. Co, kuj? Co? Chuj? Nigdy? No. Chociaż no oczywiście to jest kwestia też zrozumienia drugiego człowieka, prawda? Jeśli gitara nagle się rozwaliła, czy coś jej się stało, no to oczywiście jeśli grają w podobnym stroju, to raczej to nie będzie problemem i to trzeba być człowiekiem w stosunku do drugiego człowieka, prawda? Aś, piękno mam tą gitarę. Także pożyczanie sprzętów to jest też już temat na osobne gadanie, chociaż właściwie jak ja tutaj to robię, to mogę z wami gadać. No właściwie to tak wygląda, taka pogaduszka pietruszka. Nie? No tak to wygląda. Chociaż z drugiej strony sobie pomyślałem, że można byłoby robić takie lekcje, w których po prostu gadam sobie na różne tematy. Aczkolwiek jeśli ktoś będzie oglądał w ogóle ten film do końca, to mam pomysł, żeby zrobić po prostu raz w tygodniu live streamy, w których będziemy mogli sobie po prostu na żywca pogadać jak gitarzysta z gitarzystą, nie? Oczywiście tutaj mostek też mi opada i generalnie też się powoli coraz trudniej kręci tym kluczem. Ale tak czy inaczej dostęp do tych
dostęp do tych strojków jest dosyć prosty. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz się umówić na lekcje przez Skype lub na lekcje w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.